Dobry wieczór Państwu. W imieniu organizatorów, to znaczy Komitetu Obornickiego, Ziemi Obornickiej Komitetu Obywatelskiego, serdecznie witam wszystkich zaproszonych, to znaczy głównie obywateli miasta Obornik, młodzież oraz przedstawicieli władz, osoba pana burmistrza, pana przewodniczącego Rady Gminy i Miasta Obornik, wszystkich tutaj przybyłych. Serdecznie witam i zapraszam Państwa do przeżycia wspólnie Akademii z okazji rocznicy 75. odzyskania wolności przez Polskę. Na początek proszę o zabranie głosu pana burmistrza. Proszę Państwa, tak się utarło, że okrągłe rocznice są zazwyczaj obchodzone bardzo uroczyście. 75 lat jest to okres dość długi. 11 listopada 75 lat temu przekazano pełnię władzy ówczesnemu komendantowi Legionów Józefowi Piłsudskiemu. Od tego czasu tradycja nasza narodowa przyjęła obchodzenie tego jako święta narodowego. W dniu dzisiejszym obchodzimy 75. rocznicę tej podniosłej uroczystości, którą przeżywali u samego zarania jej nasi ojcowie, nasi dziadowie. Pamiętam ją tylko z opowiadań moich rodziców i dalej z relacji historycznych, literatury, i to, proszę Państwa, pogłębionej własnymi studiami, bo był niestety okres w naszej rzeczywistości, kiedy tego święta się nie obchodziło, kiedy wręcz zakazywało się wspominanie o odzyskaniu niepodległości w 1918 roku. Po 75 latach, obchodząc tą rocznicę, równolegle przeżywamy szereg innych doniosłych wydarzeń, jakie w tym okresie się zdarzyły. 15-lecie pontyfikatu Jana Pawła II. Ojciec Święty, proszę Państwa, tą rocznicę był bardzo smutny. Kiedy dowiedział się o wyborach w Polsce, jak prasa podaje, przeszedł koło grupy Polaków, około 4000, z spuszczoną głową, milczeniu. Następnie odwołał wszystkie spotkania z Polakami związane z 15-leciem jego pontyfikatu. Dalej obchodzimy 4. rocznicę III Rzeczypospolitej. 4. rocznica na tle 75. rocznicy to jest, proszę Państwa, mgnienie oka. Ale ktoś powiedział na spotkaniu z panią premier Hanną Suchocką, która przebywała w naszym mieście, że to minęła już cała epoka. Tak, ze względu na to, że historia przyspieszyła gwałtownie koła i taki natłok wydarzeń, taka presja, taki zamęt, że te 4 lata możemy rzeczywiście uważać za epokę. Dalej, proszę Państwa, do znamiennych wydarzeń, które być może nie wszyscy zauważyli, należy zaliczyć jedno słowo, które padło ostatnio z trybuny sejmowej. Słowo przepraszam. Tego słowa oczekiwała cała Polska od 48 lat. Ono wreszcie padło, to słowo. To słowo padło pod presją społeczną. Przez wiele lat dopominano się o to jedno, jedyne słowo. Przy czym komentarze do tego słowa również mówią o tym, czy za tym słowem pójdą czyny. Bądźmy cierpliwi. Miejmy nadzieję, że będą również i czyny. Jak z perspektywy 75 lat niepodległości, 4 lat Rzeczypospolitej, w której żyjemy, wygląda nasze miasto, nasza gmina? Proszę Państwa, niewiele przez te 4 lata można zrobić, można dokonać w stosunku do oczekiwań społecznych. W 89 roku przy wyborach sejmowych i następnie w 90 roku w wyborach samorządowych
oczekiwania i nadzieje były bardzo duże. Natomiast rzeczywistość, a związane z nią możliwości, okazały się bardzo nikłe, bardzo mierne. I stąd różne oceny i rozbieżności dotychczasowej naszej działalności. Twierdzą niektórzy, że w tym mieście nowa władza nic nie zrobiła. Złośliwi twierdzą, że 3 kwietniki zaledwie żeśmy zrobili. Tak, proszę Państwa, być może za mało żeśmy zrobili, ale można wymienić szereg dokonań skromnych naszym zdaniem, ale te dokonania być może przekażemy naszym następcom. Do najpoważniejszego, które zaliczamy przez te 4 lata, jest, proszę Państwa, zaistnienie obornik na mapie powiatów. I na spotkaniu rozmaitych ugrupowań partii politycznych kiedyś stwierdziłem, że bez względu jaka władza będzie tutaj sprawowana, powiat jest sprawą nadrzędną. I nie powinni obywatele przeszkadzać w powstaniu powiatu. Nie trzeba uzasadniać, jak to jest ważne, jak to jest dla nas istotne. Jesteśmy na mapie powiatów, proszę Państwa. I o ile nowa władza nie zmarnotrawi dokonań, a popchnie reformę powiatową dalej, mamy nadzieję, że będzie ten powiat podtrzymany. Dalej, proszę Państwa, do skromnych naszych osiągnięć należy zaliczyć powstanie punktu celnego. Niewielu sobie zdaje sprawę, co to oznacza. To oznacza zaczątek ożywienia gospodarczego w naszym mieście. To oznacza, proszę Państwa, przybycie większej ilości miejsc pracy. To oznacza jakiś powolny spadek bezrobocia. A to jest istotne, to jest ważne. Mimo że jesteśmy gminą jedną o najniższym wskaźniku bezrobocia w skali Polski, proszę Państwa, to jednak to bezrobocie jest. Ono dokucza, ono niesie za sobą negatywne skutki społeczne, polityczne, gospodarcze. Stąd, proszę Państwa, rozbieżność, stąd tak dużo ludzi biednych na terenie naszej gminy, dzieci biednych w szkołach. Dyrektorzy szkół meldują o głodnych dzieciach. To nie jest jeszcze tragedia, ale takie przypadki się zdarzają. Stąd, proszę Państwa, jest również grupa ludzi niewspółmiernie bogatych. Tacy ludzie na terenie naszej gminy są. O ile dochodzą do tego bogactwa w sposób naturalny, w sposób prawidłowy, to należy się z tego cieszyć. A ile to bogactwo wynika z machinacji, oszczaplerstwa, to, proszę Państwa, tutaj powinno wkraczać prawo wówczas. Dalej, proszę Państwa, szkolnictwo. W tej gminie, jako jednej z 2 gmin w Polsce, całe szkolnictwo jest szkolnictwem samorządowym. Nie moją rzeczą jest oceniać, jak szkolnictwo jest odbierane. To oceniają nauczyciele, to oceniają rodzice i to ocenia młodzież ucząca się w tej naszej szkole. Wróciłem tutaj na tą akademię z sali gimnastycznej szkoły nr 4, gdzie z okazji 75. rocznicy rozgrywany był mecz siatkówki. Proszę Państwa, pełne trybuny. To zaczyna cieszyć. 300 osób na trybunach. To jest pozytywny objaw, że nie włóczą się, że mają gdzie spędzić czas. To jest również skromne dokonanie ostatnich czasów. W tej gminie, proszę Państwa, w ostatnich wyborach 23% głosowało na Sojusz Lewicy Demokratycznej, a 5% na Ojczyznę. Nie będę komentował tych faktów. Z tym, że tak mało w tej chwili ludzi, którzy mają odwagę przyznać się do tego, że głosowali na Sojusz Lewicy Demokratycznej. Teraz w tej chwili z kimkolwiek rozmawia, nikt nie przyznaje się do tego faktu. Miejmy odwagę przyznać się do postaw, jakie żeśmy w trakcie wyborów zajmowali. Proszę Państwa, 23%, ale 40% tej gminy nie poszło na wybory. Ale ci również głosowali. Niech przyjmą to wiadomości. Oni również głosowali. Chciałbym zakończyć moje słowa taką refleksją. Dokładnie 12 grudnia 1981 roku byłem w Teatrze Nowym w Poznaniu na sztuce Poznań Czerwiec
oskarża. Jest tam znamienna, symboliczna odsłona tej sztuki. Tłum robotników rozbija czerwoną trybunę, na której przemawia mówca. W starym stylu mówi, epoki stalinowskiej. Tłum rozbija tą trybunę. Z kolei w trakcie dalszym trwania sztuki następują procesy poznańskie przedstawione i na zakończenie sztuki ten sam tłum robotników tą trybunę zaczyna z powrotem składać. Na tę trybunę wchodzi z powrotem mówca i zaczyna przemawiać. I chciałbym zakończyć moje przemówienie taką parafrazą, że o ile narody nie szanują, nie znają własnej historii, są zmuszone na ponowne przeżycie tejże samej historii. I oby, proszę Państwa, tak się nie stało. Ale swoją wypowiedź chciałbym zakończyć optymistycznym wnioskiem. Bez względu na to, co się stanie, proszę Państwa, mamy wolność. Żyjemy 4 lata w kraju niepodległym. Ostatni żołnierz rosyjski z naszego kraju wyszedł. Niewielu sobie zdało z tego sprawę, proszę Państwa. Od tego momentu dopiero możemy uznawać, że jesteśmy krajem prawdziwie wolnym. I obyśmy w właściwy sposób z tej wolności korzystali. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, w ten sposób część oficjalna Akademii odbyła się już, a teraz przechodzimy do części artystycznej. Pozwolicie Państwo, że w takim duchu bardzo optymistycznym, bo widać, że bardzo wiele młodzieży jest zaangażowanych w ten ruch prezentacji, pozwolę sobie przedstawić po kolei nasz program. Na początek trochę piosenki i poezji Tuwima, Jurkowskiego, Szymborskiej, Regulskiego, Twardowskiego, Stachury. We wykonaniu zespołu, chyba dzisiaj to jest pierwszy raz ogłoszone, nazywa się ten zespół Cudne Manowce, pod dyrekcją Roberta Sadowskiego, w duecie z żoną Jolą Sadowską. Występują jeszcze Beata Stachowiak, Sława Żurek, Firek Krasicki, Robert Baum, Przemek Nowak i Witek Żuromski. W codziennym zabieganiu, zajęciach, obowiązkach często zapominamy, że nie żyjemy tylko po to, by mieć, posiadać, ale także, by rozwijać się wewnętrznie i dbać o wyższe wartości. Żyjemy obok człowieka, żyjemy z drugim człowiekiem i dla ludzi. Ciągle powinniśmy się wspinać i to, co robimy, robić coraz lepiej, najlepiej jak umiem. Oby nigdy nie sprawdziły się słowa Kochanowskiego, które wyczytałem ostatnio w bardzo ciekawym zbiorze myśli Kisiela Stefana Kisielewskiego. Nową przypowieść Polak sobie kupi, że i przed szkodą, i po szkodzie głupi, oby tego nigdy nie było. Zaczynamy nasz cykl poetycko-śpiewno-muzyczny. Proszę zespół na scenę. Dzisiaj znowu w strofcz podokąty nieustępliwe rzeczy wytłaczać. Wyginać, ciosać, przeistaczać. Wśród czterech linii szukać piątej, żeby się na niej utajonej, widomej ilu wśród tysiąca, treść uświetliła, moc prężąca, struny napiętej i czerwonej. Znowu przytapiać w ogniu spojrzeń, barwy na metal, dźwięk ulity, wyczarowywać z faktów mity, rozkrawać słów nerwowej korzeń. Tak, znowu, znowu, wciąż od nowa, wbijać się klinem coraz srożej, słowami w serca, sercem w słowa i trwać w uporze. Thank you.
Zawsześmy na ziemi jednakowo młodzi, u nas po ogrodzie jasny zwiastun chodzi. I do samej śmierci oddaję w pokorze Bogu, co cesarskie i Bogu, co Boże. Za twoje piosenki. Yeah.
rzadko komuszko za twoje piosenki. Wielki ci dziękuję, świeczu świeczący za twoje piosenki. Wielkie ci dzięki, gromie dudniący za twoje piosenki. Wielkie ci dzięki, deszczu pękniący za twoje piosenki. Za twoje piosenki, wielkie wam dzięki, chóry nadniemne za wasze piosenki. Wielkie ci dzięki, cisza wieczysta za twoje piosenki, wielkie wam dzięki, wy wszyscy tu, którzy przyszliście. Wielkie ci dzięki, szumie koronny za twoje piosenki. Dzięki, rzadko komuszko, za twoje piosenki. Chcę być zębem mądrości. Wilczek zasłania się wymówkami. Diabeł zaklina się na wszystkie świętości. Tylko krzywe koło szaleje z radości. Yeah.
rozumiesz stół. Mówię, klucz dzikich gęsi, ty rozumiesz, nie mamy mięsa. Mówię, wolność, ty rozumiesz, rozpusta. Słowa niczego nie otwierają. Czasem niby łom żelazny usiłują włamać się do naszych myśli. Zjawia się szybka policja rozsądku i milczenia. Co rano mijamy się z cudzoziemsko serdecznymi uśmiechami. Życie zatrudni od zaraz. Odczytywaczy snów, odczyniaczy uroków, błaznów z odwagą, lakierników wszelkiej maści, blacharzy, grabarzy pustych frazesów, psychomonterów, metafizyków spod rudej gwiazdy, płatników pięknych za nadobne, dozorców uczciwych. Tylko czyste sumienie, często bezrobotne. Nic dwa razy się nie zdarza i nie zdarzy. Z tej przyczyny zrodziliśmy się bez wprawy i pomrzemy bez rutyny. Choćbyśmy uczniami byli najtępszymi w szkole świata, nie będziemy repetować żadnej zimy ani lata. Żaden dzień się nie powtórzy, nie ma dwóch tych samych nocy, dwóch jednakich pocałunków, dwóch podobnych spojrzeń w oczy. Wczoraj, kiedy twoje imię ktoś wymówił przy mnie głośno, tak mi było, jakby róża przez otwarte wpadła okno. Dziś, gdy jesteśmy razem, odwróciłam twarz ku ścianie. Róża? Co to znaczy róża? Czy to kwiat? A może kamień? Czemu ty się zła godzino z niepotrzebnym mieszasz lękiem? Jesteś, a więc musisz minąć. Miniesz, a więc to jest piękne. Uśmiechnięci. Półobjęci. Spróbujemy szukać zgody, choć różnimy się od siebie jak dwie krople czystej wody. Kolejne recytowali Irek Krasicki, Codzienną wieżę Babel, Robert Sadowski, Biuro Zatrudnień i Beata Stachowiak, Nic dwa razy. A teraz, proszę Państwa, coś ciekawego. Nasza najmłodsza uczestniczka ze szkoły w Rożnowie, Ania Winiecka, będzie śpiewała w towarzystwie swoich koleżanek Iwony Janus i Moniki Kucharskiej oraz swojej pani Beaty Stachowiak bardzo ładną piosenkę. I za chwilę Państwo usłyszycie, o czym będzie ta piosenka. Thank you.
W tych młodych latach to się traci zęby, potem na stare lata też, co po mnie słychać. Ale sądzę, że będzie z niej niezła śpiewaczka, piosenkarka w przyszłości. Gdyby wszyscy mieli po 4 jabłka i gdyby wszyscy byli silni jak konie i gdyby wszyscy byli jednakowo bezbronni w miłości, i gdyby każdy miał to samo, nikt nikomu nie byłby potrzebny. Dziękuję Ci, że sprawiedliwość Twoja jest nierównością. To, co mam i to, czego nie mam, nawet to, czego nie mam komu dać, zawsze jest komuś potrzebne. Jest noc, żeby był dzień, ciemno, żeby świeciła gwiazda. Jest ostatnie spotkanie i rozłąka pierwsza. Modlimy się, bo inni się nie modlą. Wierzymy, bo inni nie wierzą. Umieramy za tych, co nie chcą umierać. List przybliża, bo inny oddala. Nierówni potrzebują siebie. Im najłatwiej zrozumieć, że każdy jest dla wszystkich i odczytywać całość. W czasach tchórzliwych nabrać odwagi, w czasach rozpaczy nabrać otuchy, w czasach wątpienia nabrać przekonania, w czasach pogardy szacunku dla siebie, a podłości zwyczajnie uciec sprzed nosa. Wsiąść do pociągu, by
W tym miejscu zaczynamy drugą część, bardziej rozrywkową. Ta bardziej rozrywkowa część składać się będzie ze znanych ogólnie popularnych piosenek, przebojów dyskotekowych, młodzieżowych, w bardzo różnych wykonaniach. Kiedyś popularne były kapele, orkiestry, zespoły ludowe, a nawet katarynki. Dziś wszystko zostało wyparte przez nowoczesność, przez technikę. Teraz królują organy, syntezatory, wzmacniacze, samograki. Zaczyna ten nowy styl muzyki nasz kolega, młodszy, Karol Dźwięga, który przedstawi nam wiązankę popularnych melodii w układzie właśnie dyskotekowym. Thank you.
uśmiechnij się, o co bardzo cię proszę, uśmiechnij się. Zalecenie nie pojąłaś między drzewa i zaczęło się śmierć prosto śpiewać. Rzeki przepłynąłem, góry pokonałem, wielkie miasto szedłem nocny jeszcze spać, żeby ciebie spotkać na wykład świata, żeby z tobą zostać na co długie lata. Rzeki przepłynąłem, góry pokonałem, wielkim lasem przebyłem nocy nie przespałem, żeby ciebie spotkać na wielkim światach, żeby z tobą zostać na całe lata. Nie boję na leść. Wiem, to miłość ciągle trwa, nie wiem jak skończyć się. Spośród wielu spraw kochać to słowo, spośród wielu słów, które powiesz, gdy sercu żal czuje się. Kochać to słowo, spośród wielu słów, pisze list na niebie północ, miasto śpi, już bardzo późno w śniotu i słyszę tylko bicie twego serca. Pisze list, a to niełatwe, ale ty umiesz zawsze z moich ust wyczytać więcej to, co tylko zechcesz. Jak się masz, kochanie, jak się masz? Powiedz mi, kiedy znowu cię zobaczę? Ojej, jak się masz, kochanie, jak się masz? Powiedz mi. Jak się masz, kochanie, jak się masz? Przyszedł dzień, abyśmy byli razem już.
na słodko grać, zabawie i szaleństwie trwać, szampana pić, paluszki gryźć, a z sąsiadami sobie pić. Sibi-bi-bi-bi-bi, zabawa trwa, na pierwszym piętrze mały mba. Sibi-bi-bi-bi-bi, zabawa trwa, a bohaterem jestem ja. Sibi-bi-bi-bi-bi, zabawa trwa, tańczysz ty i tańczę ja. Sibi-bi-bi-bi-bi, zabawa trwa, aż do białego dnia. Aż do białego dnia. Dziękujemy pięknie Karolowi. Teraz następny zespół nazywa się Titanic, pływa już ponoć pół roku i nie tonie. W składzie Przemo Nowak, organy i wokal oraz Rafał Prędki, organy. W ich wykonaniu Nie płacz Ewka i nawiązując do jesieni, ale bardzo radośnie, chcę iść z uśmiechem przez jesień. Zawsze śpiewam, dla nich gram. Jeszcze raz żegnam was, niech spotkamy się. Żegnam was, już wiem, nie załatwię wszystkich pilnych spraw. Idę sam właśnie tam, gdzie czekają mnie. Tam przyjaciół kilku mam od lat. Dla nich zawsze śpiewam, dla nich gram. Jeszcze raz żegnam was, nie spotkamy się. Proza życia to przyjaźni kart, pełka cienka nić. Telewizor, meble, mały Fiat, oto marzeń szczyt. Hej, prorocy moi z gniewnych lat, obrastacie w tłuszcz. Już was swoje szkody dopadł szmal, strata płynie z ust. Żegnam was, już wiem, nie załatwię wszystkich pilnych spraw. Idę sam właśnie tam, gdzie czekają mnie. Tam przyjaciół kilku mam od lat. Dla nich zawsze śpiewam, dla nich gram. Jeszcze raz żegnam was, nie spotkamy się. Żegnam was, już wiem, nie załatwię wszystkich pilnych spraw. Idę sam właśnie tam, gdzie czekają mnie. Tam przyjaciół kilku mam od lat, dla nich zawsze śpiewam, dla nich gram. Jeszcze raz żegnam was, nie spotkamy się.
Następny zespół. Młodzi wołają: nie zamieniaj serca w twardy głaz. Zespół Asferot. Jak powiedzieli mi członkowie tego zespołu, nazwa pochodzi od kwiata afrykańskiego. Skład zespołu: Zbyszek Walkowiak i Sebastian Stachowiak. W ich wykonaniu Lekcja miłości, potem Przebój Lombardu, Przeżyj to sam i wreszcie znowu coś o miłości, a mianowicie co to jest miłość, nam wyśpiewają.
Słuchaczy, ale nie chcemy im tutaj skopać utworów.
Dziękujemy bardzo Zbyszkowi i Sebastianowi. Jak widać, rozkochała nam się młodzież, jak za naszych dawnych młodych lat i jak za lat młodych naszych dziadków, a mówimy, że jest inna. Na zakończenie zespół Marion. W składzie Wojtek Giesza, Witek Żółć, Robert Baum, Tomek Frąckowiak, Przemo Wróblewski. Cię, no bo co można rzec w takiej chwili, w takiej chwili. Nie mów, że wrócisz tu, że odchodzisz, tak mi tylko. Wilgilka, Wilgilka, być od lat, gdyby nic, jakbyś szła kupić do sklepiku. Anno, oj, nie mów nic, proszę cię, nie mów, nie licz, wrócę tu. Chyba, że głos drzew i ptaków nasze dawne noce przypomni ci. Chyba, że wymoczą na blasku, a słońce doda wtedy drzwi. Do sklepiku. Anno, oj, nie mów nic, proszę cię, nie mów, nie pisz, wrócę tu. Chyba, że głos drzew i ptaków nasze dawno noce przypomnieć. Chyba, że wymoczą na blasku, a słońce doda wtedy drż. Przepraszamy za kilka drobnych usterek, ale przy tej ilości kabli to się można faktycznie pogubić. Dziękujemy pięknie wszystkim naszym słuchaczom. Koniec na dzień dzisiejszy.